Jesteśmy chyba na żywo. Jak obiecałam na Instagramie, miał być wczoraj live, ale czasowo nie wyrobiłam się, więc jest dzisiaj. Co zrobimy? Zrobimy dzisiaj zakwas na żurek, czyli zakwas na mące żytniej, bo jak się robi na mące pszennej, to wychodzi barszcz biały. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście słoik, mąka, żytnia, listki laurowe, ziele angielskie, czosnek, kawałek chleba i to wszystko. Ja poczekam, aż się zbierzecie, aż Instagram i Facebook da Wam znać, że ja jestem na żywo. I obiorę sobie czosnek, który będzie potrzebny właśnie do zakwasu. Robi się go naprawdę bardzo, bardzo prosto. To jest 5 minutek, więc żeby troszkę dłużej było, to stwierdziłam, że poczekam, aż się zbierzecie. I będę sobie obierać czosnek. Coś się nie chce brać. Z wrażenia aż. Dobra. Idzie. Będzie potrzebny taki duży słoik. Zakwas się robi parę dni. Do tygodnia, także idealnie. Akurat za tydzień, w sobotę, można już robić żurek, który robi się też bardzo, bardzo prosto. Można zrobić wegetariański. Przepis jest u mnie na blogu. Lub mięsny, jak wolicie. Z tego samego zakwasu, także to jest obojętne, czy jesteście wegetarianami, czy nie. Zakwas robi się ten sam na żurek. Powiedzcie, czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie. Ja wiem, że nie dałam znać. Wiem, że jest taka godzina, że albo dziś na zakupach jesteście, albo nie wiem, może dom sprzątacie. Obejrzyjcie sobie mnie przy sprzątaniu domu i natknę Was, że zrobicie zakwas na żur. Ja mam taki przepis na żurek z ziemniaczkami i z jajeczkiem, bez kiełbaski, ale można do niego dorzucić, jak jesteście wszystkożercami i nie jecie, jecie mięso. Co jest potrzebne? Słoik, taki duży, litrowy najlepiej, żeby tu wszystko weszło, bo będzie potrzeba pół litra wody, mąka żytnia, tak jak mówiłam, listki laurowe, ziele angielskie, czosnek i kawałek chleba. Dobrze by było, żeby on był na własnym zakwasie lub po prostu kupiony, ale na zakwasie wtedy nam się ten żurek na pewno zrobi i zrobi się szybciej. Pogłos się robi od tego. Więc co robimy? Zaczynamy od sypania mąki do słoika. 6 łyżek. Musi być mąka żytnia, najlepiej pełnoziarnista, nie wiem ile wspomnę, 5, 6, nie wiem, będzie więcej. Dorzucamy nasze ziele angielskie, listki laurowe, kroimy czosnek. Później taki żurek tylko odcedzamy i wlewamy do bulionu i to jest praktycznie wszystko. Zagotowujemy i już. Także żurek jest naprawdę bardzo prosty do zrobienia. Nie ma tu żadnej magii. I co jeszcze? I zalewamy wodą. I mieszamy. Tak, żeby się nam mąka porządnie rozpuściła. Taki żurek przykrywamy gazą lub szmatką i odstawiamy w ciepłe miejsce. Codziennie bardzo dobrze by było go zamieszać raz albo dwa razy dziennie. Będzie gotowy.
Jak będzie pachniał kwasem mieszany. Zobaczcie, jakie to jest proste, bo tu już praktycznie jest koniec. O, rzucamy na chlebek, wczoraj robiony. Jeszcze mieszamy. Sprawdzamy, czy wszystko się połączyło. Przykrywamy gazą. Odstawiamy w ciepłe miejsce. Na do tygodnia. 5 dni powinno wystarczyć, ale tak do tygodnia, czyli do Wielkiej Soboty. Mieszając codziennie i już będzie nasz zakwas na żurek gotowy. Naprawdę to jest, tak jak widzieliście, to jest 5 minut roboty, więc naprawdę warto zrobić swój i wiemy, co do niego żeśmy włożyli, a nie kupować gotowca. Bo żurek, jak widzicie, zrobił się praktycznie sam. Znaczy nie żurek, tylko zakwas. Przepis na żurek wrzucę tutaj albo w najbliższych dniach będzie udostępniony, jak zrobić żurek wegetariański. Więc będziecie też mieć przepis, ale z tego też możecie zrobić normalny żurek, nie tylko wegetariański. Dziękuję, że byliście ze mną tą chwilkę. Witam osoby, które dopiero przyszły. Będziecie musieli obejrzeć sobie od początku, jak przygotować zakwas na żurek lub ze mną zrobić. Wystarczy mieć mąkę żytnią, listki laurowe, ziele angielskie, czosnek, wodę i chleb na zakwasie. I w 5 minut macie zakwas, który będzie się robił tak do tygodnia. I ja dziękuję, że byliście ze mną. Bądźcie w najbliższych dniach, bo będzie bardzo dużo przepisów właśnie na święta wielkanocne, wegetariańskie chciałam powiedzieć, przepisy wegetariańskie na święta wielkanocne, więc serdecznie zapraszam do gotowania ze mną. Miłej soboty, trzymajcie się. Tak.